Ja od samego początku lubiłem konie, kiedy po raz pierwszy pojechałem, stwierdziłem, że to będzie moja pasja. Przez 5 lat trenowałem 3 razy w tygodniu, ogólnie jazdy, a teraz trenujemy tak raz na 2 miesiące kaskaderkę albo coś takiego. Three are brothers, actually I'm 19 years old, he's 17 and he's 20. He's about to be 21. Pokażemy jaką muzykę używają Węgrzy, Seklerzy, Siedmogrodzki, Siedmogranina. Zagrajemy z ich repertuarem. So we play Hungarian folk music as, it's not a hobby, it's a bit more than a hobby. It's like our, because it's our culture. If we want to be truly Hungarians, then we should know about our past and our culture. This music is a main part of our culture. When I first started learning traditional music, I didn't like it really much, and I haven't practiced. But when the ages came, the years came, I just realized that it's cool to play this kind of music. Of course, I play the guitar and I play these newer styles of music as well. I think it's really difficult to explain a young person to like this music. Mm-hmm. I think it comes with age. This is the third time in Poland. I like Poland. Mm-hmm. I think it's very nice to be here. The culture is very good, I think. It's very interesting to see another nation and another culture. He and our mother started to take us to this folk music school, mm-hmm. and by them started be playing these instruments. So the main idea is from him and our mother. Rybowicz Tadeusz, jestem dowódcą wolnej najemnej kompanii Kasztelania Szymbark. Powstaliśmy w tamtym roku i działamy jako rekonstrukcja historyczna. Jest to odtwórstwo średniowiecza i renesansu. Staramy się zarazić historią i odtwórstwem historycznym młodzież, mieszkańców tutejszych okolic. Można było tak ściąć lub z dolniejszych lat ścinał w pozycji. Klęczący jest głową podniesiony do góry i ścina. Trzeba jeszcze dodać, że musiał trafić dokładnie między drugi a trzeci punkt szyjny. Cięcie, jak zresztą widać na filmach, nigdy nie było idealnie proste. Zawsze było lekko po skocie albo coś, ale zawsze było trafione między kręgi. Nowy członek jest wtajemniczany w szkołę fechtunku, walka mieczem, toporem. Poznaje zasady na przykład walki w piechocie. Także od Giermka kiedyś w przyszłości stanie się prawdziwym rycerzem. Adrenalinka podczas walki to jest coś wspaniałego.
To nie chodzi o agresję, tylko chodzi o to, żeby po prostu własne słabości pokonywać i jeden drugiemu po prostu pomaga, jeden drugiego czegoś uczy nowego. Wszystko to się odbywa na zasadzie dobrej zabawy. To nie, że coś tam jest coś robione z musu, po prostu my to lubimy, my tym żyjemy. Przy niewielkich nakładach, własnych nakładach można stworzyć naprawdę fajną grupę. My żyjemy historią, szukamy źródeł historycznych. Było to zdolne rozbić, przedziurawić i rozerwać zbroję. Najczęściej zbroja płytowa była łączona tutaj na pasach, wszystkie łączenia. Więc nawet jak zahaczył pod zbroję, mógł wyrwać kawał blachy. Śmiejemy się zawsze, że śmietankę całą, z całej grupy zbierają zawsze ci w tych blachach, ale na to, żeby się stworzył klimat, pracuje cała grupa. Tak. Na to, żeby wprowadzić do tej walki, pracuje cała grupa ubiorem, zachowaniem, strojem, stołem, klimatem całym. Także tutaj jest bardzo istotne, żeby nie tylko ubrać się w zbroję, ale żeby rzeczywiście ktoś, kto przychodzi i widzi nas, tak jak dzisiaj, poczuł się, bo to się da się odczuć, że znajduje się w takiej grupie, która rzeczywiście żyje tym średniowieczem, żyje tą historią, która ma tą pasję. Zasypać to prochem. Później wkłada się klocek drewniany, uszczelnia się to szmatami z woskiem.